Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na fantastyczną partię. Zresztą jak zwykle to u mnie bywa. Mam nadzieję, że są fantastyczne dla was, bo dla mnie są fascynujące rozgrywki, przede wszystkim klasyczne. Czyli Wiktor Kocznoj kontra Michał Tal, rok 62. Moi drodzy, Michał Tala nie trzeba przedstawiać, z kolei Wiktor Kocznój był dwukrotnie wicemistrzem świata. Ja go kojarzę jako no już powiedzmy to wprost, tego Staruszka szachowego, ale w, pozytyw w pozytywnym sensie niezwykle pracowity szachista prawdziwy szachista z krwi i kości można powiedzieć przypomina mi się taka anegdotka mała jak Basili Iwańczuk jechał do Wiktora Korcznoja, który już był w podeszłym wieku spotykali się razem i analizowali partie, trenowali po 12 godzin dziennie to było coś dla mnie fascynującego jak można być tak no, w zakochanym w szachach można powiedzieć Nieprawdopodobne sytuacje i historie pewnie drzemią jeszcze no powiedzmy w historiach szachowych. Moi drodzy, dosyć wstępu, myślę, że przejdźmy od razu do rzeczy. koczno i bardzo ciekawa postać. Polecam troszeczkę o nim poczytać, a tymczasem partia rozpoczęła się ruchem d4 ze strony białych, skoczek f6 odpowiedział Michał Tal, c4, posunięcie c5. No i tutaj widzimy, że mogą powstać ostre rzeczy. Po ruchu D5 następuje E6. Mamy e, wariant, obronę Benoniego, e, posunięcie skoczek na C3, bicie na D5 i pionek wybija na D5. Ruch D6. No, pozycja e, powstająca wielokrotnie w partiach szachowych. Tutaj myślę, że białymi gra się nieco przyjemniej, aczkolwiek trzeba bardzo uważać, gdyż czarne mogą bardzo często kontratakować tutaj na skrzydle hetmańskim. Skoczek na F3 ze strony białych, G6 nastąpiło, G3, goniec G7, goniec G2, czyli ustawienie domku. No, czarne robią to bardzo często, z kolei białe mogą wybrać inny wariant, grając od razu E4, ale domek jest jak najbardziej E, słuszną też drogą. No i tutaj e, roszada z jednej strony, roszada ze strony drugiej i skoczek na A6. Czarne mogą z kolei też zagrać inny plan. Na przykład często się widuje taki ruch jak wieża E8. Aby trzymać tę linię i próbować wskakiwać skoczkiem na E4, również widuje się taki ruch jak A6 z planem B5. Łatwym przeciwdziałaniem takich posunięć jest zagranie po A6 białymi ruchu A4. No ale Tal zagrał skoczek na A6. Niech nas ten ruch nie zdziwi, to jest normalne posunięcie. Zaraz zobaczymy, jaki tutaj plan czarne zastosują. Białe grają sobie spokojnie ruch H3, żeby nie wpuścić żadnej figury na pole G4. To jest jak najbardziej dobre posunięcie skoczek na C7 i ten ruch właśnie przygotowuje ruch B5. Już ten ruch grozi poniekąd, ale też druga sprawa jest taka, że ten skoczek z C7 razem ze skoczkiem z F6 no ładnie atakują pionka D5. Oczywiście tego pionka jest bardzo ciężko zdobyć, tak po prostu jest to w zasadzie niemożliwe po do, dobrej grze białych, no ale takie tutaj naciski występują. I teraz białe grają E4 scalając centrum. No i w tym momencie skoczek zagrywa na D7. Lecz ja pragnę ten ruch na chwilę cofnąć e, i zwrócić uwagę na to, że białe pozwalają czarnym na zagranie ruchu B5. I co by po takim posunięciu się mogło zadziać? Otóż, e, no, można sobie zatrzymać materiał i poszukać odpowiedzi, ale myślę, że następny ruch białych nie jest jakąś wielką trudnością, mam nadzieję. E, a jeżeli jest, no to po tej partii będzie to już dosyć łatwe. Ma, mam, mam, mam nadzieję, że to będzie to dosyć łatwe. Otóż Przełom w centrum może nastąpić, mianowicie ruch E5 jest silny. Z tego względu, że no bić nie można na E5, gdyż tutaj goniec G2 może się nieźle rozszaleć po ruchu D6 białymi i pozycja może być bardzo trudna. Generalnie po biciu na E5, też skoczek tutaj czasami może zbić na E5 i wskoczyć na C6. No to już kwestia przeliczenia taktyki, więc tutaj białe mogą być zdecydowanie lepsze, ale na przykład jak skoczek. Wróci na pole E8 z F na E8, no to e, mo, ja, wydaje mi się, że taki ruch jak goniec E3 jest e, no, takim normalnym posunięciem zdrowym, wyprowadzając ostatnią figurę. O co chodzi? No, głównie chodzi o to, że jak tutaj pionek zbije na E5, no to goniec zawsze ma bicie stępem. A na przykład po takim ruchu B4 w trąceniu skoczek na a 4 czuje się tu bardzo dobrze z tego względu że jak cały czas ten pionek z d6 zbije pionka na e5 no to my mamy odbicie na c5 i mocno naciskamy na ten punkt a jakiś tam goniec a6 który atakuje wieżę nic nie grozi z tego powodu że wieża e1 i gramy białymi sobie prosto w szachy zobaczcie jakie zaawansowane centrum gdzie możemy grać swobodnie dynamicznie ostro no myślę że kończę tutaj by czuł się bardzo dobrze no ale w partii było inaczej po ruchu e4 skoczek zagrał na d7 i w tym momencie kończę gra proste posunięcie wieża e1 to ten ruch gra się często. Ja myślę, że teraz jakby było B5, no to e, historia byłaby ta sama posunięcie E5 ze strony e, tutaj może nastąpić białych. Tak mi się wydaje, że takie ruchy tutaj koczność widzi. Ewentualnie e, goniec F4 wygląda też nieźle, atakując od razu pionka na D6. No, ale skoczek zagram na E8 i to jest takie zagranie e, mało poprawne, ale zobaczcie, jak gra Tal. Bo Tal nie rzucił się tym e, posunięciem B5, tylko tal cofnął figurę, co się, e, może nie powiem, że rzadko zdarza, ale nie w jego stylu, prawda, no, Tal słynie z ataku głównie. A tutaj to Korcznoj e, podnosi rękawicę i zagrywa gońcem e, na G5. E, goniec F6, no bo tak naprawdę tutaj się takiego ruchu F6 nie chce zagrać, to jest taka prowokacja do takiego posunięcia, ale czasami ten ruch z F6, znaczy ten pionek z F6 może pójść też na F5, no to są skomplikowane pozycje, moi drodzy. W partii goniec zagrał na E6 i to byłaby, myślę, że dobra wymiana dla czarnych. No ale Korcznoj tutaj przewidział zamiary przeciwnika i zagrał gońcem na E3 z powrotem. No to jest... Dobra, stara szkoła mistrzów, moi drodzy. E, strategia szachowa tutaj e, na pewno jest na bardzo wysokim poziomie. Zobaczmy, co było dalej. Wieża B8 ze strony czarnych. No i widzimy, że teraz ruch B5 jest przygotowywany, więc A4 ze strony kocznoja nastąpiło od razu. Znaczy, nie wiem, czy od razu, od ręki, ale taki ruch został wykonany. Posunięcie A6 ze strony czarnych. No i tutaj cały czas jest dążenie do tego posunięcia B5. I goniec zagrywa na F1. Po tej diagonali F1A6 ten goniec jest w stanie tutaj trochę ten B5 ruch zatrzymać. Hetman zagrywa na E7 i skoczek na D2 to jest bardzo ważny manewr skoczkiem. Ten ruch grywa się często w tych układach i ten skoczek na polu C4 może mieć świetną placówkę. No, na przykład z kontrolą punktu E5, z naciskiem na D6, z kontrolą punktu B6. Czasami po skoczku na C4 jest taki ruch jak A5, i ten ruch pomaga właśnie tutaj w tym, żeby, że tak powiem. Przeszkodzić temu pionowi B7 w dążeniu do ruchu B5 czy B6. No w każdym razie, ten skoczek na C4 stałby tu y, według mnie świetnie. Skoczek zagrywa na C7, tal y, no, dąży do swoich tutaj działań poprzez ruch B5 i teraz trzeba się zastanowić, jak zagrać, no bo ten ruch B5 jest niemalże nieunikniony. Generalnie możemy spróbować zagrać A5 i nie dopuścić do, do B5, tylko że ten ruch B5 i tak by został zagrany. Bicie w przelocie na B6, skoczek bije na B6. No i te figury może czarnymi tutaj, znaczy te figury czarnych mogłyby się próbować rozgrywać w jakimś stopniu. Ale Korcznoj postanowił, kontr-atakować, bo reguła w szachach też y, jedna z reguł y, jest taka, że jak ktoś nas atakuje na przykład na skrzydle, to my staramy się odpowiadać w centrum i ta reguła tutaj świetnie działa. F4 ze strony białych, B5 ze strony czarnych i fantastyczne zagranie. Myślę, że e, troszkę tutaj trzeba też policzyć co i jak, ale to nie jest aż takie trudne. E, zachęcam do zatrzymania materiału i poszukania posunięcia, jakie tutaj białe wykonały. Otóż białe zagrały E5, moi drodzy, E5. Bardzo dynamiczne posunięcie, bardzo dobre, gryzące. No i cóż tu grać? No, gońcem raczej nie odejdziemy na G7, bo jest strzał na D6 i za chwilę skoczki przez E4 wchodzą z tempem. No więc czarne Tal wybił na E5. No i teraz. Y jak grać dalej? Otóż najlepsze posunięcie w tej pozycji i taki też ruch zagrywa Korcznoj. Na poziomie arcymistrzowskim nie jest to trudne. Korcznoj w tym momencie jest arcymistrzem już od 4 lat, więc jego siła gry myślę, że jest na bardzo wysokim poziomie w tamtych latach. Skoczek zagrywa na. E4, z D na E4, Hetman no, grozi y, ruch D6, zobaczcie. Po wybiciu na przykład na F4 wtrącamy takie posunięcie D6, Hetman musi odejść, no i bijemy na C7 z atakiem jeszcze na wieżę, więc białe zdobywają figurę, a więc Hetman ruszył na D8. E, no i w tym momencie znowu trzeba podjąć jakąś decyzję, no bo mamy świetnego skoczka na E4. E, ten skoczek stoi świetnie, tylko pamiętajmy, że jak figura stoi świetnie, to nie zawsze, powiedzmy, spełnia tą swoją rolę, a w szachach czasami należy grać po prostu tak, jakby to powiedzieć, żeby dobrze to zobrazować, o co mi chodzi. Konkretnie. To znaczy figura niekoniecznie musi cały czas stać i świecić, no bo może nic nie robić, ona może stać świetnie, ale jak nasz przeciwnik zacznie tutaj jechać na skrzydle, no to może być źle. Więc w tym momencie Korcznoj... Zbija gońca. To jest bardzo dobra decyzja. Ten drugi skoczek z C3 ma szansę wejść na E4, ale zbicie gońca czarnopolowego w tym układzie za skoczka, dla białych jest świetne. Skoczek wybija na F6. Świetne z tego względu, że tutaj pozycja się zaczyna otwierać, a para gońców może być po prostu lepsza. Posunięcie D6 ze strony białych. No i skoczek zagrywa na E6. Tutaj cofnę jeszcze na chwilę i zobaczmy, tylko że białe mają możliwość zbicia też gońcem na C5 za takim na wieżę na F8, ale nie decyduje się na to Korczno. i postanawia właśnie zagrać D6 i po skoczku E6 zbić na, F na pionkiem na E5 z tempem, atakując na F6. Skoczka no i scalając te pionki w centrum, które tutaj są bardzo zaawansowane, pozycja. Białych jest po prostu lepsza. Natal niestety tutaj nie gra w swoim stylu, czyli nie jest w stanie nawet białego zaatakować. Bardzo dobra strategia ze strony Korcznoja Natala. Posunięcie B4 i skoczek zagrywa na D5. No, skoczek musi gdzieś aktywnie zagrać. Skoczek został wymieniony i goniec zagrywa na B7 stępem. Ok, no Hetman jest przegoniony, więc na D2 i razem z tym y, gońcem tutaj Hetman z D2 jest w stanie fajnie tam na H6 atakować. Generalnie zobaczmy, że skoczek z E6, no w zasadzie stoi fantastycznie, bo skoczek na takiej placówce naprawdę stoi dobrze, lecz ten skoczek mimo wszystko nie ma jakichś tam dobrych pól, żeby sobie zagrać dalej. Goniec tutaj na E3 spełnia bardzo dobrą pracę i e, sprawuje się świetnie. Hetman zagrywa na D7, król H2. Bardzo ładny ruch, taki wyczekujący, jeszcze trzymający pionki G3H3, posunięcie B3 ze strony Tala. No, jakieś takie bym powiedział rozpaczliwe posunięcie, aczkolwiek te pionki czasami mają szansę e, tutaj e, dojść do pola przemiany, ale na szczęście jest jeszcze pionek B2. No dobrze, e, jedziemy dalej, e, mianowicie wieża zagrała na C1. Widzimy ostatnia figura w do gry. Białe pozwalają czarnym na zbicie pionka, na co Tal się decyduje. Hetman zbił tego piona na A4 e, i teraz goniec zagrywa na C4. Bardzo ładna, e, można by powiedzieć, tutaj. Um... Koordynacja figur, współpraca figur, wieża z gońcem tu się dobrze rozumieją i widzimy, że goniec strzela w skoczka. Przy różnobarwnych gońcach, no, wygrywa ta strona, która ma tego gońca bardziej aktywnego lub jaka, jakaś konkretna groźba. No, widzimy, że korczno i w tym momencie ma pionka mniej, ale mu to nie przeszkadza. Pozycja białych jest po prostu fantastyczna z tego względu, że nie czarne nie są w stanie zagrozić białym w jakikolwiek sposób. I myślę, że dla tala to może być bardzo przytłaczające. No, można by by powiedzieć, że hetman mógłby wrócić na c6 i razem z gońcem tutaj próbować matować, ale widzimy, że g2 jest bronione przez hetmana, wieża broni h1, więc król jest tutaj bezpieczny. Goniec zagrał na c8 z kolei, tutaj tal widzimy broni e, uparcie skoczka, wieża f1. No, kolejne świetne, logiczne posunięcie z tego względu, że no, zajmujemy wolną linię, nie pozwalamy zagrać f6, f5, e, wieża stoi po prostu na f1, lepiej niż na e1 w danym momencie. Wieża zagrywa na b4, z konkretną groźbą widzimy jest tutaj bicie, znaczy grozi bicie. No i trzeba podjąć decyzję, czy bijemy skoczka na E6, czy nie bijemy skoczka na E6. Powiem wam, że silnik podpowiada, żeby nie bić skoczka i zagrać gońcem na D5, ale silnik to silnik, a człowiek to człowiek, moi drodzy. No i tutaj no i wybija tego skoczka. To jest również dobre posunięcie, z tego względu, że są konkrety. Zobaczcie, goniec wybił na E6 i goniec na H6. No właśnie, w ogóle korczyna ja pionek C5 nie interesuje, tylko teraz go interesują słabe czarne pola. I to jest słuszność, no atakujemy wieżę, wieża ruszyła na E8. No i hetman G5, plan jest prosty, hetman F6, mat na G7. Jest praktycznie nieunikniony, ale jest tutaj niestety dla białych, niestety no, odpowiedź czarnych. Dobra. Wieża zagrywa na E4 i grozi wieża E2. I teraz bardzo ładny ruch ze strony klasycznego szachisty. Ja tak nazywam szachistów, właśnie z lat powiedzmy 50., 60. No, w tamtym czasie szachy. Były no, fantastyczne. Znaczy, ja wiem z opowieści, nie było komputerów, tutaj działały tylko ludzkie umysły. No, to było coś genialnego. Turnieje trwały po miesiąc, między innymi. No, wiem, że dla nieszachistów to jest coś abstrakcyjnego prawdopodobnie, ale dla prawdziwych szachistów to była to był po prostu raj na ziemi. Moi drodzy, powieża E4, wieża F2. Profilaktyka przede wszystkim. Profilaktyka, coś fantastycznego. Nie pozwalamy tutaj wieży zagrać na E2 i męczyć króla. Po tym ruchu jest f5 i tutaj czarne się bronią, dlatego że po hetman f6 jest hetman na d7. Ale sprawdźmy, czy po f5 można byłoby zbić w przelocie, bo to się tak narzuca z jednej strony. Generalnie zbić można by było i to by był jak najbardziej dobry ruch. Ten ruch również daje szansę na zwycięstwo. Goniec f7, no ten ruch się narzuca, żeby przyblokować tutaj zapędy białych do mata na g7. No więc po hetman c5 tak naprawdę ta pozycja... Jest lepsza dla białych cały czas. Tutaj jest wszystko pod kontrolą, ale myślę, że Korcznoj nie chciał jeszcze dawać jakichkolwiek szans Talowi no w tej, powiedzmy, praktycznie końcówce z ciężkimi figurami. No więc Korcznoj zagrywa Hetman F6, grożąc bezpośrednio matem i Hetman musi zagrać na D7. Wieża zbija na C5 i można by powiedzieć, że partia się już kończy, bo wieża zagrywa na C7 i koniec gry. Ale to nie koniec, moi drodzy. Tal ma obronę. No, jest wieża c4 tak po prostu na co korczność decyduje się i wymienia to szybko i zagrywa wieża d2 dlaczego wieża d2 przede wszystkim ta wieża y, pragnie zagrać na c7 goniec zagrywa na e6 wieża d1 no długi plan ale zobaczcie y, jest szansa na c1 i na c7 i opcja mata no, i Hetman zagrywa na A7, i zobaczcie, że tutaj mamy szansę tego króla pomęczyć, więc nie można zagrać wieża C1, bo będzie koniec partii. Więc wieża zagrywana D2, Hetman na D7 z powrotem, wieża znowu na D1 i Hetman A7. Panowie powtarzają posunięcia. No, prawdopodobnie remis. No nie, remisu tutaj białe nie chcą. Może to było spowodowane kontrolą czasu, gdyż to były 40 i 40, 41 ruch. I teraz Skoczność zagrywa świetny ruch, który pozwala na grę na zwycięstwo. Jest to ruch wieża D4. Zbić wieżę nie wolno z wiadomych powodów. Mat na G7 grozi, więc Hetman wrócił z powrotem na D7. No i trzeba znaleźć kolejną drogę, żeby próbować przebić tutaj ten mur czarnych. Wiktor Kocznej robi to bardzo ładnie. Zagrywa posunięcie G4. O co chodzi w tym ruchu? Chcemy prawdopodobnie zbić na F5, no i dostać się do króla. Zaraz pokażę, jak to będzie wyglądało. Czarne zagrały A5 i król na G3. No, można powiedzieć, świetny rajd królem. To jest dobry też plan z tego względu, że król ma ochotę przejść dokładnie tą drogą. Jak na G5 król się pojawi, to będzie stał tam bezpiecznie. O to głównie chodzi, ale. Tutaj Korcznej mógłby szybciej zakończyć partię. Jak myślicie, w jaki sposób proponuję zatrzymać materiał? Uwaga, białe mogłyby zbić na F5. I okazuje się, że po biciu pionkiem na F5 jest wieża D1 i przed groźbą wieża G1 nie ma ratunku. Tutaj jest koniec partii. No ale mógłby zbić to przecież goniec, więc po takim ruchu jest wieża C4 i grozi wieża C7. Bo Hetman A7 tutaj cały czas na F2 Hetman chce zagrać, no to jest król G2 i nie pozwala król temu Hetmanowi nigdzie zagrać. No, tutaj tak naprawdę można byłoby zagrać na przykład Hetman F7 w tym momencie, a powierza C7 po wybiciu sprawa jest już w zasadzie bardzo prosta, bo gońcem należy obronić, ale i tak gramy F7. Zobaczcie, po tym ruchu jest prosta wygrana dziękuję, dobranoc, d7, wieża d8, wieża c8 no ale poszło inaczej bardzo ciekawie zresztą i myślę dzięki temu rajdowi królowi też ta partia nabiera rumieńców po tym posunięciu wieża zagrywa na b8, król h4 hetman f7, no i król g5 zobaczcie, odważnie ten król stanął na g5, po wymianie tutaj na f6, myślę, że król na f6 i jest świetnie, pionek wybił na g4, hg4 Goniec zagrywa na d7 w tej sytuacji i wieża c4. Zobaczcie, ta wieża już drugi raz bodajże jest. stawia się podbicie, no ale z wiadomych powodów zbić nie można, bo jest mat na g7, przypominam. A4 ze strony tala i bardzo trzeba uważać na ruch A3 z przełomem i dojściem pionka do Hetmana. Na przykład pionkiem B lub A. Jak sobie z tym poradzić? No, to jest kwestia właśnie w tym momencie policzenia dokładnie wariantu. I teraz Kocznoj zagrywa wieża C7. Jedyny ruch, który daje szansę na zwycięstwo. Posunięcie A3 ze strony tala i jak zagrać moi drodzy, żeby próbować tę partię wygrać? No, nie jest to takie proste wbrew pozorom, bo trzeba troszkę policzyć, ale myślę, że tutaj warte uwagi. E, posunięcie do pomyślenia, uwaga, wieża zbija na, D, na d7, e, dokładnie tak, hetman zbija na d7, no i posunięcie e6, e, tak. Pionek d6 broni c7, e7, pionek z e6 broni d7, f7 i hetman z f6 broni na g7, goniec broni na g7. Król stoi bardzo bezpiecznie. E, tutaj grozi czasami ruch wieżą na b5, ale król zawsze ma ucieczkę na h4 i też się wszystko trzyma. To stoi dobrze. Hetman zagrywa na a7 w tym momencie i hetman e5, moi drodzy. Nie pozwalając tutaj Hetmanowi wejść na E3 i dając jakiegoś tam szacha. Pionek wybił na B2 i posunięcie E7. E, no to powoduje, że Hetman nie jest w stanie bronić tego pola G7, więc grozi mat. Król zagrywa na F7 i jedno posunięcie do zwycięstwa. Zachęcam Was do e, znalezienia tego ruchu. Jest to posunięcie, uwaga. D7, po którym, po którym Michał Tal musiał uznać wyższość swojego przeciwnika, e, z tego względu, że jak będzie ruch np. B1 e, dorobienie Hetmana, no to my nam mamy na E8 dorobienie Hetmana i dajemy zaraz Mata. E, a jeżeli np. Hetman by zbił na D7, e, w tym momencie na D7, no to mamy Hetman F6, król G8 czy E8, bez znaczenia, dajemy Mata. E, moi drodzy, Pozycja końcowa wygląda następująco. Myślę, że bardzo ciekawa partia. No tym razem Michał Tal nie był tutaj bohaterem tej partii, a Wiktor Korcznej. Dziękuję serdecznie Wam za uwagę, pozdrawiam, cześć.